Dziś wysłuchanie publiczne w sprawie projektów przeciwko życiu człowieka na wczesnym etapie jego rozwoju. Intencją koalicji rządzącej było do tej pory sprowadzanie wszystkiego do silnych emocji. Obrońcy życia są gotowi, by argumentować swój sprzeciw wobec czterech projektów, jakie są w Sejmie. Bardzo chcielibyśmy zabrać głos w temacie tak zwanych praw kobiet. Aborcja nie może być nazwana prawem kobiety przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to nie jest zwykły zabieg jak u kosmetyczki, to nie jest nawet jak wyrwanie zęba, o czym do czego śmierć nienarodzonego dziecka przyrównała kiedyś jedna z posłanek. Aborcja jest przerwaniem życia człowieka rozwijającego się w łonie matki od momentu jego poczęcia aż do urodzenia 9-miesięcznej główki. A po drugie, nie możemy mówić, że aborcja jest prawem człowieka ze względu na dobro właśnie samych kobiet. My mamy takie doświadczenie, że kontakt z organizacjami proaborcyjnymi, czy właśnie z tymi lewicowymi mediami, które zachęcają kobiety do tego dramatycznego kroku, bardzo kończy się w momencie, kiedy zamykają się drzwi od kliniki aborcyjnej. I bardzo często to jest ten moment, kiedy ta kobieta przychodzi do nas, do organizacji chociażby takich jak nasze stowarzyszenie, żeby właśnie opowiedzieć o tej swojej trudnej sytuacji, o tej swojej traumie, którą ma za sobą. Refleksja bardzo często przychodzi po wielu tygodniach, czasami po bardzo długich latach.